أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما W tym roku odbywa się 7. edycja Dni Kultury Muzułmańskiej, tutaj u nas we Wrocławiu w Centrum Kulturalno-Oświatowym. I z roku na rok mamy coraz więcej atrakcji. W tym roku mieliśmy bardzo dużo wykładów, bardzo dużo było potraw arabskich, do zobaczenia jak się sporządza, do skosztowania. Można było zobaczyć jak się maluje henną. Można było także podziwiać ceramikę arabską jordańskiej artystki. Można było na przykład pójść do meczetu, zobaczyć jak wygląda modlitwa Ed-Dukr i porozmawiać z imamem także w meczecie. Aby lepiej przygotować gości na tyle niecodziennych atrakcji, dzień wcześniej we wrocławskim centrum przyjmowali lekarze. Podczas Białej Soboty pacjenci korzystali z możliwości przeprowadzenia specjalistycznych badań i nieodpłatnych konsultacji. Mamy aparat EKG, czyli bardzo, aparat, który rejestruje tutaj właśnie funkcje i pracę serca. I mam jednocześnie akurat kolegę lekarza kardiologa, który od razu konsultuje pacjenta na miejscu. Mamy możliwość badania poziomu cukru tutaj u pacjenta i z tym badaniem później pacjent na konsultację do internisty. Lekarzy z wiarą muzułmańską tutaj w Polsce, no to jest sporo. Mówiąc o lekarzy mojego pochodzenia, na przykład z Jemenu, to są lekarze, którzy przyjechali w latach 80. w celu studiów tu w Polsce. Większość z nich na pewno po studiach wróciło, a część tych lekarzy to zostało tutaj ze względu na oczywiście na nawiązanie rodzinne, korzenie rodzinne tutaj, no założyli rodziny. Ja myślę, że zawód lekarza na pewno jest tutaj uszanowany. Konkretna zmiana, ty masz troszkę wysokie podejście, ty masz tutaj zmiany takie nietypowe, także trzeba będzie to wysiłku, jeśli są zmiany. Na co dzień jest trudno do takiego specjalisty się dostać. Bardzo elegancko pan doktor mnie przebadał. Ja znam to miejsce, ponieważ robiłam przez 3 lata taki projekt Europa Dom dla Wszystkich Kultur i ze szkołą, z młodzieżą przychodziliśmy tutaj właśnie, mieliśmy spotkanie dwukrotnie z imamem. W Białej Sobocie dowiedziałem się po prostu czytając w gazecie. Spodziewałem się, że dostanę jakieś informacje jak zwalczyć chorobę metodami mniej klasycznymi, to znaczy nieinwazyjnymi. Na razie jesteśmy zadowoleni w sumie z samej konsultacji lekarskiej. Lekarz zbadał dziecko, uspokoił nas troszeczkę. Biała Sobota została zorganizowana przy współpracy Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Bętkowie. To pani nie jest muzułmanką. Ja nie, nie. Ale pracuje pani. Ja pracuję, tak. No, mój szef jest muzułmaninem oraz mój najbliższy współpracownik, doktor Nasser. Także też no, z tą kulturą mam do czynienia, można powiedzieć, zawodowo w miejscu pracy. To są napisane recepty arabskie, które prorok przesłał. A z czego jest zbudowany Koran? Z
z religii. Zgodnie z tradycją w dniu otwartego meczetu goście witani byli arabskimi specjałami, mocną kawą i ogromnymi daktylami. Dużo ludzi rozmawia o islamie, o Arabach, ale nigdy nie mieli do czynienia z nami. Dlatego zapraszamy ich tutaj na miejscu, żeby widzieli, kim jesteśmy i co chcemy naprawdę przekazać. To łączy nas z Polakami ta gościnność. Bo większość Polaków, którzy byli w krajach arabskich, czy w Tunezji na przykład, to tu widzą, że Arabowie, czy Tunezyjczycy, czy Egipcjanie są gościnni. Polacy też są gościnni. Tylko muszę zaznaczyć niestety po 22 latach w Polsce, po tych wszystkich przemian, że ta gościnność jest odwrotnie proporcjonalna do tak zwaną cywilizacją. Im bardziej jesteśmy cywilizowani, to im więcej jesteśmy mniej gościnni, a to działa na nas ta tak zwana cywilizacja. Ale jak na razie to idziemy jednym torem, Polacy z Arabami, trzymamy się tą gościnność i mam nadzieję, że to nie zniknie. O, teraz jest ok. Dlaczego się nazywa czarna kawa? Wtedy to jest prawdziwy czarny, bo kolor pan pozna. A później to jest zapach. Jak się mówi o nas po arabsku, nakha. Nakha to jest zapach tej kawy. Się dodaje wtedy ten zapach, aż człowiek chce pić tej kawy bez przerwy. Na tym stoisku będą sprzedawane koszulki i torby ekologiczne na Dni Kultury Muzułmańskiej. Napisane na koszulkach Dni Kultury Muzułmańskiej, a po arabsku jest napis Ahlan wa sahlan, inaczej znaczący. Serdecznie Was zapraszamy. Pieniądze będą przeznaczone dla szpitala, dla dzieci. Zebrane pieniądze mam zamiar przeznaczyć na zakup telewizora dla oddziału dziecięcego. Mamy bardzo piękną świetlicę, a poprzedni sprzęt uległ już po prostu zniszczeniu. Zawsze dzieci potrzebują i sprzętu, i lepszej opieki. Przede wszystkim oddział też musi być lepiej wyposażony, żeby te dzieci, które są leczone w oddziale, czuły się jak u siebie w domu. Hadis to jest, jak prorok Sayyidina, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jak coś opowiadał w masjidzie, były takie ludzie, którzy rejestrowali to, bo to musiało być rejestrowane, aby to nie zginęło. Byli ludzie do tego i dlatego to nazywali hadis. Hadis to jest co prorok mówił, a tych panowie, co umieją pisać, pisali ten hadis i po prostu i składali go. Hadis to jest rzecz, która rejestrowana, tak jak ustawa dosłownie. Prorok mówił to i to zostało jako ustawa. Różnorodność religijna jest podstawą do rywalizacji między ludźmi różnych religii na rzecz kodeksu moralnego. Czyli na przykład, gdybyśmy my i wy zaczęliśmy rywalizować na rzecz dobra, na przykład karmienia bliźniego, prawda? To zabraknie nam życia, zanim nakarmimy wszystkich biedaków. Bóg tak chce, żebyśmy właściwie rywalizowali na rzecz dobra. Koran mówi na temat różnicy religijnej tak, że ludzie różnych religii, mowa tylko do monoteistów tak naprawdę, czyli do chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Bóg mówi do nich, że różnice religijne między wami zostawcie do dnia sądu ostatecznego, wówczas ja rozstrzygnę spór między wami. Tymczasem współpracujcie na rzecz dobra. I dlatego, proszę Państwa, nacji, które uważają, że obcość albo inność jest źródłem niepokoju i niebezpieczeństwa, to po prostu oni nie wiedzą, czego tracą. I dlatego my, muzułmanie we Wrocławiu, właściwie staramy się całkowicie uczestniczyć w tym ruchu na rzecz dialogu międzyreligijnego, kulturowego, cywilizacyjnego i jesteśmy całkowicie otwarci. Jesteśmy do siebie ludźmi otwartymi i ludźmi pokoju. Bracia nasi muzułmanie uczestniczą w niektórych naszych uroczystościach, które organizujemy, zwłaszcza uroczystościach związanymi z myślą o pokoju między nami w świecie.
i też od moją obecnością chcę odpowiedzieć na tę ich otwartość. Tym bardziej, że należę do zakonu świętego Franciszka, zakonu braci mniejszych. Mamy w duchowości naszej wpisane niejako wzajemne współistnienie i przynajmniej próba współpracy. Nasi bracia w świecie żyją w świecie arabskim. Sam święty Franciszek Asyjski też wędrował do Egiptu, do sultana, gdzie z misją pokojową otrzymał też glejt od samego sultana, dzięki któremu bracia mogą do dzisiejszego dnia być w Ziemi Świętej. Także to spotkanie właściwie jest wydłużeniem pewnej naszej historii wspólnej Franciszkanów ze światem muzułmańskim. Ja się bardzo cieszę i ja dziękuję za to spotkanie naszym sąsiadom. Sunna to jest to, co jest nieobowiązkowe. Chodzi tutaj o życie, które jak nie robisz, nie masz żadnych grzech, ale jak robisz, to masz plusa. Więc to, co będziesz robić, żeby mieć plus, to lepiej robić, bo Bóg mówił, że On ci płaci każdy krok, który robisz. Więc żeby mieć taki godniejsze życia muzułman, lepiej też praktykować sunna. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów 7 edycji Dni Kultury był finał konkursu wiedzy o kulturze muzułmańskiej. To widać po frekwencji, która tutaj jest, jak wielu wrocławian może poznawać kulturę muzułmańską, kulturę islamu. I jak to jest bardzo ważne, żeby wiedzę na temat kultur, różnych kultur, czerpać bezpośrednio u podstaw, nie z zasięgniętych informacji. Wiele osób może przyjść, może sprawdzić, może zetknąć się z kulturą, z kuchnią, z wyrobami rzemieślniczymi i w ten sposób jest zupełnie inne, mam nadzieję, podejście i rozumienie innych kultur. To jest bardzo ważne. Wrocław to jest w ogóle takie miejsce, gdzie to przenikanie się kultur jest bardzo charakterystyczne i może być przykładem dla innych miejsc, jako miejsce, w którym te kultury żyją wspólnie, w przyjaźni, potrafią wzajemnie wpływać na siebie i rozwijać się. Co nam się podoba, że jest taka luźna atmosfera, że jest malowanie henną. Mamy tatuaże takie, o, też już. Koleżanka ma na nodze, ale zasłoniłam. Może lepiej nie będę. O, tu taki ma, o. Muzułmanom w Polsce bardzo potrzebne są takie centra, jak to we Wrocławiu. Ponieważ to jest takie miejsce, w którym rzeczywiście się zbieramy i tutaj razem świętujemy, co jest bardzo ważne. Uczymy się języków, mamy lekcje religii. Oprócz tego możemy tutaj pobierać lekcje języka arabskiego. To jest też dla nas ważne, żeby ludzie o nas wiedzieli, bo gdybyśmy nie mieli takich centrów, na pewno ludzie we Wrocławiu nie wiedzieliby tyle o nas i nie bylibyśmy tak rozpoznawalni, a zależy nam na tym. No ja się czuję Polakiem i no, co do tego nie mam wątpliwości, ale też mam korzenie arabskie i jestem muzułmaninem. I dzięki temu, że takie centrum istnieje, mogę ludziom pokazać to, że bycie Polakiem i muzułmaninem to nie jest antagonizm. Zakat to jest jeden z głównych filarów islamu. To jest jałmużna, czyli po prostu tak jakby wspomnienie o najbiedniejszych, tych, którzy po prostu nie mają pieniędzy, których nie jest stać i to jest pomoc też innym, co nie? Żebyśmy zawsze o tym pamiętali, że innym też trzeba pomagać. Kybę, musaka, frykę, burgul to tylko niektóre z długiej listy potraw kuchni arabskiej serwowanych podczas degustacji. Chciałem zbierać różne kategorie. Na co dzień, taki bardziej śniadaniowy, a bardziej obiadowy. Wybrałem taki, który przeważnie tylko na poważnych okazjach się robi, jak na weselach albo przy dużych imprezach. I wybrałem takie potrawy, tak zwane
fast foodowe, tego typu jak falafel. Taki najbardziej powszechny, najbardziej popularny to musaka, która była zapiekana z bakłażanem i cukinią. Pasta z bakłażanu. Do tego jeszcze bamię, czyli okra z cielęciną. Znają Pani jakieś potrawy arabskie? Znamy. Marka, kuskus, myszłyja, szorba, bazbuta. Ja pochodzę z Tunezji, dlatego znam trochę potraw arabskich. A ja na tym korzystam. Hidżab to w pojęciu węższym, potocznym, chusta, którą zakładają muzułmanki na włosy, natomiast w pojęciu szerszym i właściwym to jest cały ogół zasad ubioru, zachowania, skromności, do których powinny się stosować i muzułmanki, i muzułmanie mężczyźni. Podczas aukcji poszły pod młotek prace Merwat al-Malek, jordańskiej artystki młodego pokolenia. Warto, żebyśmy się spotykali i żebyśmy razem wspólnie przebywali, a ja mam tą przyjemność nie tylko z muzułmanami, bo i z Żydami mam możliwość spotkać, z ewangelikami bardzo dobre kontakty mam, z prawosławnymi też mam do dzisiaj bardzo, bardzo dobre kontakty, ale to jest też, myślę, przewaga Wrocławia nad innymi miastami. Ta wielość wielokulturowa i wielość religijna. Islam ma 5 filarów. Ostatni filar jest raz w życiu jechać do Mekki i odbyć pielgrzymkę. Pielgrzymka się nazywa po arabsku hajj. Więc ta osoba, która dokonuje to, się nazywa hajj, a ten jako rzeczownik jest jako hajj. Hajj, jahudziu, to jest stosownik, dokonać pielgrzymka. To już kolejna edycja Dni Kultury Muzułmańskiej, podczas której odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. W Centrum przy Kasprowicza akcję prowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia Tadeusza Dorobisza. Stacja znajduje się na ulicy Czerwonego Krzyża, natomiast oprócz tej działalności na miejscu prowadzimy również działalność objazdową, czyli jeździmy do różnych szkół, innych instytucji, zakładów pracy i tam pobieramy krew od pracowników i osób, które się zadeklarują, że chcą zorganizować takie akcje. Za jednym razem oddajemy 450 ml krwi. Za każdym razem się zdarza ktoś, kto zemdleje, zasłabnie. Może zemdle się raczej rzadziej, ale zasłabnięcia się zdarzają. My ummah, my ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him and his way. My brothers, my sisters in Islam, let's struggle, work and pray. If we are to bring back the glory of his way.